Szanowni Państwo, przykładowa analiza potrzeb i wymagań, czyli ten skrót API, który się tutaj będzie pojawiał i będzie odmieniany przez wszystkie przypadki, została przygotowana w oparciu o dokumentację dla naboru w województwie opolskim. Tutaj po raz kolejny składam podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, dla instytucji zarządzającej województwa opolskiego za pomoc, za wsparcie dla nas, za otwartość na to, żeby właśnie ten API przykładowy wprowadzić jako element dokumentacji naboru, i co pozwoliło nam wypracować dokumentację, która jest skorelowana z właśnie z naborem rzeczywistym, który rusza już niedługo. Oczywiście, jak Państwo się przekonacie w ramach prezentacji, analiza nie ma zastosowania wyłącznie do województwa opolskiego, ma ona charakter uniwersalny, także podmioty publiczne z innych województw jak najbardziej będą mogły z niej korzystać. Jeżeli chodzi o kolejny podmiot, który nas tutaj wspierał, no i, czyli właściwie gro tej pracy wykonał, czyli naszego doradcę, firmę Ingenis. Tutaj oczywiście też podziękowania. Pani prezes Magdalena Wojciechowska jest z nami i w dalszej części prezentacji, czy też na początku tego bloku omawiania API, pani prezes powie też kilka słów o tej naszej współpracy i o Ingenis. Jeżeli chodzi o kwestie pytań, które mamy nadzieję, że się pojawią, prosimy o ich zadawanie na czacie. Jak Państwo widzicie, kamery Państwa i mikrofony są wyłączone, ale jak najbardziej możecie się Państwo z nami komunikować za pomocą czatu. Jeżeli na jakieś pytanie nie uda nam się odpowiedzieć po prezentacji, będzie to wymagało jakichś głębszych analiz z naszej strony, to na pewno odpowiemy później już mailowo Państwu. Pytania oczywiście będą też opublikowane na stronie pwp.gov.pl. No i oczywiście pytania i odpowiedzi. Jeżeli chodzi o kolejną kwestię, która jest związana z naszym doradztwem, to w ramach naszego doradztwa powstała teraz przykładowa analiza potrzeb i wymagań. Co bardzo ważne, Państwo, no będziemy teraz Państwa zachęcali do tego, żeby z tej przykładowej analizy skorzystać i przygotować Państwa analizy potrzeb i wymagań dla inwestycji, które Państwo planujecie. W kolejnym kroku będziecie Państwo mogli skorzystać po kontakcie z nami z indywidualnych spotkań z doradcą, czyli z firmą Ingenis, w trakcie których to spotkań Państwo będziecie mogli, no krótko mówiąc, skonsultować ten materiał, który wypracowaliście, czy też sposób wypełnienia przez Państwa tej właśnie przykładowej analizy, tego szablonu. Rzut oka jeszcze szybki na agendę i przejdziemy do pierwszej z prezentacji merytorycznych. Jak Państwo widzicie, za chwilę zaczniemy prezentację, która będzie dotyczyła wprowadzenia do tematyki projektów efektywności energetycznej realizowanych w formule EPC, czy nazywanej też formułą ESCO, w tym do projektów hybrydowych. Będziemy chcieli opowiedzieć, no właściwie ja będę miał tę przyjemność, żeby opowiedzieć, czym są takie projekty, żeby zanim przejdziemy do analizy potrzeb i wymagań, do omawiania przez firmę Ingenis szczegółów tego materiału i tego szablonu, żebyśmy wszyscy mieli pewność, że wszyscy uczestnicy mają wiedzę na temat tego, o jakich projektach rozmawiamy. Później, jak Państwo widzicie, omówione zostaną podstawowe elementy analizy i kolejne analizy składające się na API, czyli analiza interesariuszy, analiza wykonalności, analiza prawna, techniczna, analiza opcji. I jednym z tych elementów będzie oczywiście analiza ekonomiczno-finansowa, w trakcie której zostanie zaprezentowany model finansowy, co bardzo ważne, jak ci z Państwa, którzy już na naszą stronę zajrzeli, gdzie ta analiza potrzeb i wymagań jest opublikowana, mieli okazję się przekonać, że składa się ona zarówno z części opisowej, jak i z aktywnego modelu finansowego, który jest do Państwa dyspozycji, który, no już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, o tym się Państwo dowiecie, jak ten model wykorzystać i w czym on nam pomaga. O 12:30 będziemy mieli jeszcze prezentację dotyczącą oferty wsparcia sieci PIFE. Tutaj taka drobna zmiana. O 12:30 pan Maciej
Janisz z Punktu Informacji Funduszy Europejskich z Województwa Opolskiego opowie o tym, jaką ofertę te punkty mają dla Państwa. Jak wspomniałem, pytania proszę zadawać na czacie. Będziemy po każdym z bloków znajdowali czas, żeby odpowiedzieć, a takie pytania, na które nie zdążymy odpowiedzieć, na nie będziemy odpowiadali w drodze mailowej. Dobrze. Przejdźmy teraz do pierwszej prezentacji, czyli do omówienia tego, na czym polegają projekty EPC, czy też projekty ESCO i czym jest ta API, o której tutaj tyle będziemy dzisiaj mówić. Proszę o sekundkę. Dobrze, jak już mówiłem, szkolenie jest współfinansowane ze środków europejskich. Krótka informacja na temat tego, kim jesteśmy. Jak już wspominałem, jesteśmy Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ulokowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. To jest resort odpowiedzialny za fundusze unijne, no i obecnie za osławiony temat KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, przepraszam. Jako departament pełnimy rolę centralnej jednostki do spraw PPP w Polsce, czyli krótko mówiąc, skupiamy wszystkie zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. Oferujemy doradztwo dla projektów, dokumentację wzorcową, czyli przykładem tej dokumentacji jest właśnie analiza, wytyczne, szkolenia, warsztaty, upowszechniamy dobre praktyki PPP i prowadzimy portal ppp.gov.pl, do którego regularnego odwiedzania serdecznie zapraszam. Dobrze, zaczynamy to układanie sobie wiedzy na temat tego, czym jest projekt EPC i na czym polega. Myślę, że ci z Państwa, którzy taką wiedzę już mają teraz, mogą spokojnie potraktować tę prezentację jako takie powtórzenie. Projekt EPC jest to projekt inwestycyjny dotyczący efektywności energetycznej, a zatem taki, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na energię. W Państwa przypadku, bo jak zgaduję, jak wynika z listy uczestników, tutaj większość uczestników to są przedstawiciele podmiotów publicznych, głównie jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Państwa tymi obiektami będą budynki użyteczności publicznej, których Państwo jesteście właścicielami. Znamy cel tego projektu, czyli zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na energię. EPC, od angielskiego Energy Performance Contract, jest to formuła, w której wynagrodzenie dla wykonawcy jest powiązane z poziomem oszczędności osiąganych przez projekt. Czyli mamy projekt dotyczący efektywności energetycznej, on ma nam przynosić oszczędności energii, mniej zużywamy energii, czyli mamy mniejsze rachunki i z tego zmniejszenia i z tej oszczędności na rachunkach spłacamy wynagrodzenie dla wykonawcy. Wykonawca jest nazywany firmą ESCO, znowu z angielskiego pojęcie Energy Service Contracting, czy Energy Service Company, czyli firma dostarczająca usługę w zakresie energetyki, czy efektywności energetycznej w tym przypadku. Dlaczego formuła EPC, dlaczego my się na tym jako Departament PPP skupiamy, promujemy tę formułę również w kontekście projektów hybrydowych? Jeżeli chodzi o projekty hybrydowe, to o tym też za chwilę będę mówił, także proszę się nie przerażać, że kolejne pojęcie. Mamy na razie pojęcie projektów EPC. Co bardzo ważne, co będę też powtarzał w tej prezentacji, jak już Państwo wiecie z poprzedniego slajdu, formuła EPC polega na tym, że wykonawca, który realizuje inwestycje, jest związany z nami nie tylko na etapie inwestycyjnym, ale na etapie operacyjnym również, czyli na etapie operacyjnym jest on operatorem infrastruktury, oczywiście nie przejmuje jej własności, ale jest operatorem infrastruktury i jest odpowiedzialny za efekt energetyczny, no bo jak Państwo już też wiecie z poprzedniego slajdu, jego wynagrodzenie jest powiązane z tym efektem energetycznym, więc zarówno w jego, jak i naszym, jako podmiotu publicznego interesie jest to, żeby ten efekt energetyczny został zachowany i żeby ten oczekiwany przez nas poziom oszczędności w tym projekcie był osiągnięty, no bo to są
to są nasze pieniądze, krótko mówiąc, jako podmiotu publicznego, a jednocześnie wynagrodzenie wykonawcy. Takie wnioski dotyczące korzyści z zastosowania formuły EPC świetnie obrazuje kontrola Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzona w 2018 roku, w ramach której NIK skontrolowała termomodernizację 354 bloków z wielkiej płyty i efekt energetyczny w tych blokach. Co ciekawe, rzeczywiste oszczędności, jak Państwo widzicie, wyniosły 58% poziomu prognozowanego w audytach energetycznych, co przełożyło się na to, że ograniczenie kosztów wyniosło 12% zamiast prognozowanych 30%. A zatem widzicie Państwo, że oszczędności te nominalne, czyli już to, co zostało w kieszeniach podmiotów, które tych termomodernizacji dokonywały, wynosiły no, troszkę ponad 30% tego, co planowano, czyli powiedzmy bliżej 40%, no, ale mniej niż połowa z tego, co planowano. Jednym z konkluzji, czy też wskazanych przez NIK powodów takiego stanu rzeczy było to, że wykonawca nie był odpowiedzialny za zachowanie efektu energetycznego. Krótko mówiąc, wykonawca realizował termomodernizację, kończył się termin gwarancji czy rękojmi i już wszelkie kwestie, czy to niewłaściwych zastosowanych technologii, czy niewłaściwie użytych materiałów, już po prostu, no, mówiąc krótko i obrazowo, wykonawcy już nie obchodziły, bo on już nie był związany umową, on już się rozliczył, upłynęła gwarancja, upłynęła rękojmia i teraz to ryzyko tych mniejszych oszczędności ponosiła już to wspólnota mieszkaniowa czy inny podmiot, który ten projekt zrealizował. Jakie są strony projektu EPC i jakie mają one zadania? Jedną z dwóch stron jest podmiot publiczny, czyli to jest najczęściej jednostka samorządu terytorialnego, która wybiera w zamówieniu publicznym wykonawcę, czyli firmę ESCO, udostępnia obiekt, budynek użyteczności publicznej do modernizacji energetycznej, co bardzo ważne i o co często Państwo pytacie w rozmowach z nami, nie ma tutaj miejsca zmiana własności obiektu. Na etapie operacyjnym firma ESCO zarządza obiektem, czy też zarządza systemem zarządzania energią. Właściwie powinienem powiedzieć bardziej precyzyjnie, bo no, tego dotyczy projekt, właśnie zarządzania energią, a nie zarządzania całym obiektem. Podmiot publiczny określa warunki realizacji projektu i oczekiwany poziom oszczędności energii. Jak to wygląda i skąd podmiot publiczny zna ten oczekiwany poziom oszczędności energii? Oczywiście z przeprowadzonego wcześniej audytu energetycznego. Jak Państwo się dzisiaj dowiecie, podstawą, też źródłem danych do uzupełnienia analizy potrzeb i wymagań, tak jak w każdym projekcie dotyczącym efektywności energetycznej, jest audyt energetyczny, który Państwo musicie przeprowadzić, czyli w praktyce gdzieś na rynku zamówić. Podmiot publiczny oczywiście jako zamawiający jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia firmie ESCO. Jak już Państwo wiecie z poprzednich slajdów, to wynagrodzenie pochodzi z oszczędności energii. Mamy tą stronę prywatną, czyli naszego wykonawcę, firmę ESCO, która projektuje prace do wykonania. Oczywiście te prace są projektowane w porozumieniu czy w uzgodnieniu z podmiotem publicznym. To musi być tutaj konsensus obu stron. Oczywiście partner prywatny, czy to firma ESCO jako przedsiębiorstwo, które funkcjonuje na rynku, ma dużo większe doświadczenie od strony publicznej, wie, jakie technologie są najbardziej efektywne i może coś tutaj zaproponować, no ale ostateczna decyzja to musi być, no to musi być konsensus obu stron. I podmiot publiczny się musi tutaj zgodzić na to, w jaki sposób ten projekt realizować. Firma ESCO realizuje pracę i finansuje nakłady inwestycyjne. To jest bardzo ważna rzecz. Mamy taką sytuację, w której wykonawca realizuje pracę i nie rozliczacie się Państwo, jak już wiecie i o czym wspominałem, nie rozliczacie się Państwo z tych kosztów od razu, tylko w oparciu o oszczędności już na etapie operacyjny. Firma ESCO zarządza obiektem, o tym wspominałem. No i najważniejsza kwestia jest odpowiedzialna za uzyskanie
odpowiedniego, czyli takiego, na który się Państwo umówiliście, poziomu oszczędności energii. Tutaj w uproszczeniu, jeżeli te oszczędności energii nie będą odpowiednie takie, na jakie się umawialiście i będzie to z winy firmy ESCO, no to wynagrodzenie firmy ESCO jest odpowiednio pomniejszane. Rzecz, która jak wynika z naszych rozmów, kontaktów z podmiotami publicznymi, z jednostkami samorządu terytorialnego, jest fundamentalna dla państwa, czyli kwestia wpływu projektu EPC na dług, na poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Jest możliwość wyłączenia wpływu na dług, a warunek jest określony, tak jak Państwo widzicie, w artykule 7 ustęp 3 ustawy o efektywności energetycznej. Zacytuję. Zobowiązania z umowy EPC nie mają wpływu na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, jeżeli firma ESCO ponosi większość ryzyka budowy i ryzyka gwarantowanego uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii. Jak już Państwo wiecie z poprzedniego slajdu, to właśnie firma ESCO odpowiada za budowę w typowym projekcie EPC i to ona odpowiada za osiągnięcie tego poziomu oszczędności, na który się umówiliśmy. Zatem, jak Państwo widzicie, w klasycznym projekcie EPC taki podział ryzyk, czyli przeniesienie ryzyka budowy i ryzyka uzyskania poziomu oszczędności energii, zawsze występuje. Dobrze, wiemy, czym jest projekt EPC. Teraz przechodzimy do kolejnego pojęcia, czyli projektu hybrydowego. To nie jest żadna czarna magia, jak Państwo zobaczycie. Mamy nasz projekt EPC, angażujemy w niego dofinansowanie ze środków unijnych, czyli na przykład pochodzące z programu regionalnego, czyli to dofinansowanie, które doskonale Państwo znacie, bo już od kilkunastu lat realizujecie w ramach różnych programów różne projekty unijne i to nam daje projekt hybrydowy, właściwie projekt hybrydowy EPC, bo projekty hybrydowe mogą być realizowane w różnych obszarach, więc każdy taki projekt inwestycyjny, w który jest zaangażowane dofinansowanie unijne, nazywamy projektem hybrydowym. Pytanie, które często się pojawia i dlatego znalazło się tutaj w tej prezentacji, kto korzysta na tym, że w projekt jest zaangażowane dofinansowanie? Odpowiedź jest krótka, wyłącznie podmiot publiczny, czyli tutaj na przykład JST bądź jakaś organizacja bądź jakiś podmiot rządowy, a w praktyce społeczność danej jednostki. To za chwilę przedstawię na takim prostym schemacie dotyczącym przepływów w takim projekcie EPC, ale jak już Państwo wiecie i coś powtarzam z premedytacją któryś raz, wynagrodzenie firmy ESCO jest związane z poziomem oszczędności. Oczywiście, jeżeli te oszczędności nie będą wystarczające, żeby, mówiąc kolokwialnie, firmę ESCO spłacić, będzie konieczna dopłata od podmiotu publicznego. Jeżeli taka dopłata jest konieczna, no to musimy jako podmiot publiczny znaleźć na nią środki i oczywiście najlepiej, żeby nie pochodziły one z naszego budżetu bądź z kredytu. Wtedy taką lukę może zapełnić dofinansowanie unijne. Prosty schemat dotyczący projektu EPC. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj projekt rozłożony na 16 lat. Mamy pierwszym roku fazę inwestycyjną, w którym wykonawca, firma ESCO, ponosi nakłady inwestycyjne w wysokości, no tutaj, 45 milionów złotych. Później zaczynamy fazę operacyjną. Widzicie Państwo te zielone słupki, które obrazują oszczędność energii. Rok rocznie mamy oszczędność, czy z oszczędności energii mamy 2 miliony złotych oszczędności. Jak łatwo policzyć, 15 lat razy 2 miliony daje nam to 30 milionów. Brakuje nam 15 milionów, żeby spłacić firmę ESCO. I to są te niebieskie słupki. To jest dopłata, która jest konieczna od podmiotu publicznego. To mamy projekt hybrydowy, to mamy projekt EPC bez dofinansowania unijnego, czyli tutaj nie ma środków unijnych, ta dopłata musi pochodzić z naszych jako podmiotu publicznego środków. No i jak łatwo policzyć, ten projekt nas kosztuje 15 milionów. Tutaj krótkie podsumowanie. Źródłem sfinansowania są oszczędności kosztów, poziom zależny od poziomu oszczędności. Konieczna może być dopłata, no tutaj jest konieczne, wiadomo, im ta
oszczędność energii większa, tym więcej nominalnie zostaje nam środków, więc więcej możemy zapłacić firmie ESCO z oszczędności. Teraz ten sam projekt, ale z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Ten sam projekt, czyli 45 milionów, ale pozyskaliśmy dofinansowanie 66%, czyli 30 milionów dofinansowań. Teraz co się dzieje? Dofinansowanie pokrywa nam nakłady inwestycyjne, czyli zostaje nam do spłaty 15 milionów złotych. Jak Państwo pamiętacie, projekt rokrocznie przynosił nam 2 miliony oszczędności, no i on cały czas przynosi, tylko że teraz już skoro z dotacji pokryliśmy 30, musimy pokryć tylko 15, więc rokrocznie milion z oszczędności idzie do firmy ESCO, a milion zostaje w naszej kieszeni jako podmiotu publicznego. Krótkie podsumowanie, jak Państwo widzicie, dopłata od podmiotu publicznego została wyeliminowana, co więcej, mamy nadwyżkę z oszczędności. Ten wykres właśnie świetnie też obrazuje to, że jedynym beneficjentem tego, że dofinansowanie z funduszy unijnych zostało przyznane dla projektu, jest podmiot publiczny. Jak Państwo widzicie, firma ESCO cały czas dostaje 45, no ale w tym układzie nie dość, że JST nie musi dopłacać rokrocznie po milionie, no to ma jeszcze milion nadwyżki, czyli mamy tutaj 30 milionów oszczędności dla podmiotu publicznego. Najważniejsze informacje, kwestia, nad którą pracowaliśmy bardzo długo z instytucjami zarządzającymi, czy właściwie z samorządami województw, czyli z marszałkami, dzięki tutaj pracom i porozumieniu z wszystkimi marszałkami, z samorządami województw udało się w kontraktach programowych, czyli w takich dokumentach, które regulują kwestie przekazania środków przez ministra właściwego do rozwoju regionalnego, czyli ministra funduszy polityki regionalnej do samorządów województw, udało się zawrzeć preferencje dla projektów hybrydowych. Te preferencje mają różną postać w zależności od województwa. Mogą to być na przykład dodatkowe punkty bądź określone alokacje, czyli nabory, w których mogą startować tylko projekty hybrydowe. Oczywiście nie mówimy tutaj o projektach wyłącznie EPC, tylko o projektach hybrydowych w innych obszarach, ale jak już wspomniałem na wstępie, na przykład w województwie opolskim, gdzie ta przykładowa analiza potrzeb i wymagań została przygotowana, mamy nabór 2.1 z działania 2.1, czyli dotyczący efektywności energetycznej, w ramach którego mamy dodatkowe punkty dla projektów hybrydowych. Ponadto mamy też drugi nabór, w którym mogą startować tylko projekty hybrydowe. Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny. Przepisy dopuszczają również to, żeby firma ESCO była takim beneficjentem projektu. Natomiast no tu krótko to zawsze podsumowujemy, mówiąc, że to jest oczywiście realne i jest taka możliwość, ale byłoby to nieefektywne, ponieważ no podmiot publiczny ma dużo większe doświadczenie w rozliczaniu projektów, w składaniu wniosków, w kontaktach z instytucją zarządzającą. Firma ESCO takich doświadczeń nie ma, bądź ma je dużo mniejsze, a co za tym idzie, musiałaby zatrudnić jakiś zespół osób, żeby się tym zajmował, przez co ten projekt byłby droższy, bo firmie ESCO za tę usługę trzeba było dodatkowo zapłacić. Koszty kwalifikowalne w projekcie hybrydowym są takie jak w każdym innym, czyli są nimi tylko nakłady inwestycyjne, koszty pośrednie, koszty dokumentacji związane z przygotowaniem projektu, w tym właśnie koszty przygotowania analizy potrzeb i wymagań, jeżeli taką analizę zlecalibyście Państwo na zewnątrz, ale mamy nadzieję, że dzięki temu szablonowi, który dla Państwa przygotowaliśmy, no nie będziecie musieli Państwo korzystać z takiego wsparcia czy z przygotowania w całości właśnie analizy potrzeb i wymagań w oparciu o szablon. Dobrze, sekundkę. Tak, dokumentacja aplikacyjna, bardzo ważna kwestia, analiza potrzeb i wymagań w przypadku projektu hybrydowego EPC. Jak już Państwu wspominałem, projekty hybrydowe mogą liczyć na przykład na dodatkowe punkty, no ale żeby instytucji zarządzającej potwierdzić, że Państwo
że Państwa projekt, z którym aplikujecie, to jest właśnie projekt hybrydowy EPC, musicie mieć przygotowaną dla tego projektu analizę potrzeb i wymagań, bo inaczej to, tak mówiąc dosyć skrótowo, wtedy każdy projekt mógłby powiedzieć, no, że ja mam tutaj projekt hybrydowy i proszę o dodatkowe punkty. Dobre praktyki. Jedna z dobrych praktyk, jeden z takich projektów właśnie hybrydowych EPC, projekt termomodernizacji 24 budynków oświatowych w Zgierzu z poprzedniej perspektywy finansowej. Po więcej informacji na temat tego projektu zapraszam na pgov.pl do zakładki Baza Wiedzy. Jest tam też taki krótki film ze wszelkimi informacjami na temat projektu, jest dostępny. Czym jest analiza potrzeb i wymagań, którą tu będziemy szczegółowo omawiać? Jest to dokument analityczny dotyczący planowanego przez Państwa projektu, który zawiera, jak już wspominałem, część opisową oraz aktywny model finansowy. Konieczność przeprowadzenia APIW dla projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej wynika z artykułu 7 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej oraz z naszych wytycznych dla projektów hybrydowych. Natomiast zasady i zakres analizy potrzeb i wymagań są określone w artykule 83 PZP, czyli nasza przykładowa analiza potrzeb i wymagań właśnie na tych wskazaniach z prawa zamówień publicznych bazuje. Widzę teraz tak na gorąco i najmocniej przepraszam, ale wydaje mi się, że nawet nie wydaje, jestem pewien, że chodzi tutaj o artykuł 7 ust. 6 ustawy o efektywności energetycznej. Artykuł 7 ust. 6, artykuł 7 ust. 3 to był brak wpływu na dług, także przepraszam najmocniej za ten lapsus. Zapytają Państwo, już o tym wspominałem przed chwilą, o jednym z zastosowań APIW, ale ktoś mógłby zapytać, no dobrze, ale po co nam ta analiza, po co nam kolejny dokument? Dzięki przygotowaniu APIW możliwa jest, mówiąc kolokwialnie, obsługa trzech procesów związanych z planowanym projektem. Po pierwsze, dzięki przygotowaniu czy przeprowadzeniu analizy potrzeb i wymagań jesteście Państwo w stanie przygotować inwestycje do realizacji, czyli poznać najważniejsze parametry projektu, zarówno te techniczne, jak i wyjaśnić kwestie prawne, czy też zbadać status prawny projektu i odpowiedzieć na pytanie, czy formuła EPC będzie optymalna do wdrożenia Państwa projektu. Jak Państwo zobaczycie w ramach tego dzisiejszego szkolenia, jak wiele aspektów jest ujęte w APIF, no to te wszystkie aspekty macie Państwo w ramach analizy zbadane i wiecie, jakie właśnie parametry, jaki status ma inwestycja. Kolejna kwestia, kolejny z procesów, do którego Państwo wykorzystacie APIF, to jest proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy, czyli firmy ESCO. Dzięki APIF oszacujecie Państwo wartość inwestycji, wybierzecie tryb zamówienia oraz określicie ryzyka związane z postępowaniem na wybór wykonawcy. Jak Państwo pamiętacie z poprzedniego slajdu, właśnie wskazania dotyczące zakresu analizy potrzeb i wymagań są określone w prawie zamówień publicznych, więc jest to dokument również związany z zamówieniem publicznym, a może przede wszystkim. No i w końcu trzeci z procesów to jest ubieganie się o dofinansowanie ze środków UE i innych. W oparciu o APIF instytucja zarządzająca jest w stanie zbadać, czy Państwo macie projekt, czy Państwo projekt jest projektem hybrydowym. Tutaj bardzo ważna rzecz w kontekście województwa opolskiego, ale i myślę innych województw, aczkolwiek o innych województwach jeszcze nie chcę tutaj mówić głośno, bo trwają uzgodnienia. Jak Państwo wiecie, w przypadku, czy do tej pory w kwestii dofinansowań unijnych było tak, że dla każdego projektu inwestycyjnego, ewentualnie tam powyżej jakiegoś progu kosztów, należało złożyć studium wykonalności inwestycji. Tutaj dzięki współpracy z instytucją zarządzającą województwa opolskiego udało się nam wprowadzić taki wyjątek, że właśnie dla projektów hybrydowych, czyli które przygotują APIW w oparciu o ten nasz szablon czy przykładową analizę, nie ma już potrzeby składania studium wykonalności. No, wynika to z tego, że studium wykonalności dublowałoby te informacje, które są w analizie potrzeb i wymagań, więc nie ma potrzeby dodatkowo Państwa obciążać. Myślę, że w innych województwach to się nam też uda i wszędzie tam, gdzie będziemy mieli nabory na efektywność energetyczną,
na projekty efektywności energetycznej, gdzie będą mogły aplikować projekty hybrydowe. Taki wyjątek wprowadzimy i nie będzie konieczności przygotowania studium wykonalności. Po wszelkie informacje dotyczące projektów hybrydowych, projektów PWP w ogólności zapraszam na pwp.gov.pl, natomiast znajdziecie tam Państwo również zakładkę właśnie baza wiedzy, projekty hybrydowe, gdzie są, no jak sama nazwa wskazuje, wszelkie informacje o projektach hybrydowych. Jeżeli chodzi o kontakt z nami, zapraszamy do kontaktu mailowego rozwój@pwp.gov.pl. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Myślę, że troszkę wyprzedzamy agendę. Ja ją zaraz wyświetlę. Bardzo dziękuję za prezentację. Ja pozwolę sobie tylko wskazać, że zaczęła się Państwa aktywność na czacie. Bardzo dziękujemy za wszelkie pytania, które Państwo zadają. I pozwolę sobie przeczytać pierwsze pytanie, które się pojawiło. Czy JST może ubiegać się o dofinansowanie na budynki będące własnością JST, ale takie, które jeszcze nie są oddane do użytku? Trwają na ten moment jeszcze ostatnie prace budowlane. To tak na gorąco odpowiadając, albo nie, nie chcę tu na gorąco. Myślę, że to jest kwestia do zapytania na etapie analizy prawnej eksperta z firmy Ingenis, który odpowiada za analizę prawną, bo nie chcę tutaj po prostu w nieswoją działkę wchodzić i tak się wyrywać do odpowiedzi. Prosiłbym o odnotowanie tego pytania i o odpowiedź do i prosiłbym o odpowiedź eksperta z Ingenis, bo nie chcę tutaj, że później była konieczność prostowania mojej odpowiedzi ewentualnie. Pytanie drugie dotyczy rozliczenia projektu. Gdzie są koszty utrzymania oraz koszty finansowania, ponieważ zostały wskazane tylko koszty inwestycyjne? Tak, tak. Rozumiem, że chodzi o schematy. Schemat prezentował właśnie to ujęcie uproszczone, ponieważ no w kontekście dofinansowania unijnego, dofinansowaniu podlegają tylko koszty inwestycyjne, stąd to uproszczenie schematu. Wyjaśniając innym osobom, które, czy kontekst tego pytania. Ja zawsze lubię używać takiego przykładu dotyczącego umowy z telefonem na abonament. Kiedy bierzemy telefon w abonamencie, to później w ramach rachunku spłacamy ten telefon, czyli to są te nasze koszty inwestycyjne i płacimy za usługi, za rozmowy, za dostęp do internetu, za to, co rzeczywiście wykorzystaliśmy. Tak wygląda umowa EPC, czyli my w każdym miesiącu spłacamy nakłady inwestycyjne, ale jeszcze płacimy firmie ESCO za usługę, za to, że ta firma prowadzi, czy też, że w naszym obiekcie funkcjonuje system zarządzania energią, że prowadzi serwisowanie tych urządzeń, które wprowadziliśmy. No i to są właśnie te koszty utrzymaniowe. Oczywiście na koszty projektu składają się również koszty finansowania. No, firma ESCO, chcąc zrealizować inwestycje, musi pozyskać środki. Najczęściej korzysta z kapitału zewnętrznego, czyli z finansowania bankowego, z jakiegoś kredytu. Oczywiście jak kredyt, to odsetki, no i te odsetki są właśnie tymi kosztami finansowania, więc to wszystko składa się na wynagrodzenie firmy ESCO. To dziękuję za zwrócenie uwagi. No, świadomie tego nie ujęliśmy w schemacie, bo tak jak mówię, koszty finansowaniu podlegają tylko koszty inwestycyjne, dofinansowaniu unijnym. Jaka jest minimalna wartość projektu ESCO? Jaką warto realizować? No to właściwie trudno na takie pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, czy występuje taka wartość. No to pokaże API w zastosowanie modelu. Przede wszystkim no tutaj jest kwestia tego, jakie będą oszczędności, jakie są wymagane nakłady inwestycyjne. Trudno tak odpowiedzieć na gorąco na to pytanie, że powiedzmy projekt 5-milionowy będzie opłacalny. Wszystko zależy od indywidualnych cech inwestycji. Widzę już też następne pytanie pana Arkadiusza.
Rozumiem, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie musi zostać wykonana APIW przez firmę ESCO. Tak, panie Arkadiuszu, wyjaśniam, że firma ESCO nie przygotowuje analizy potrzeb i wymagań. Analizę potrzeb i wymagań przygotowujecie państwo jeszcze przed przystąpieniem do wyboru firmy ESCO. Państwo jako podmiot publiczny. Bo analiza potrzeb i wymagań jest konieczna do przeprowadzenia przed rozpoczęciem procesu zamówienia publicznego zgodnie z artykułem 83 PZP. Tutaj kwestia jeszcze uzupełniając, bo jest druga część pytania pana Arkadiusza. W związku z tym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie JST musi ogłosić przetarg na wybór firmy i ten proces się wydłuża. To tak, odpowiadając, przetarg na wybór firmy musicie państwo ogłosić już po przygotowaniu APIW przez, no, we własnym zakresie. Tak jak ogłaszacie przetarg na wykonawcę, co ważne, nie musicie na etapie składania wniosku o dofinansowanie, a nawet zawarcia umowy o dofinansowanie, mieć zawartej umowy z firmą ESCO, no ale przetarg musicie rozpocząć, prawda? Po przygotowaniu APIW. No, APIW i tak przygotujecie, bo inaczej nie rozpoczniecie przetargu. Kolejne pytanie, czy w przypadku dofinansowania UE przekazanego bezpośrednio wykonawcy JST otrzymuje fakturę pomniejszoną o dofinansowanie, czy pomniejszona jest płatność ze strony PUL? Tutaj, jeżeli chodzi o przekazanie finansowania, to pamiętajcie państwo, że państwo jesteście beneficjentem, więc dofinansowanie wpływa do państwa jako beneficjenta. Państwo przedstawiacie instytucji zarządzającej dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków przez firmę ESCO. Czyli tak jak w tradycyjnym projekcie składacie wniosek o płatność, którym macie faktury i potwierdzenie ich opłacania przez siebie jako podmiot publiczny, czyli mieliście wykonawcę, on wam wystawił fakturę, zapłaciliście mu, tak tutaj takie potwierdzenie kosztów zostanie państwu przekazane przez firmę ESCO i wy jako beneficjent złożycie to potwierdzenie do instytucji zarządzającej i instytucja zarządzająca wypłaca środki wtedy wypłaca środki na tak zwany rachunek powierniczy czy na rachunek projektowy, a jak te środki z rachunku wtedy projektowego są przelewane, to już zależy od państwa ustaleń z firmą ESCO. Możecie w całości tej firmie od razu te środki przelać, możecie to na te przykładowe 15 lat rozłożyć i 1/15 z tych środków co rok z tego rachunku przelewać. Kolejne pytanie, jaka jest rola firmy ESCO w przypadku projektu dofinansowanego przez Unię Europejską? Krótko odpowiem, jeżeli my jako podmiot publiczny jesteśmy beneficjentem, to jest to taka sama rola jak w każdym innym projekcie, czyli ta firma jest wykonawcą projektu, ponieważ co już mówiłem, dofinansowaniu podlegają tylko nakłady inwestycyjne, zatem instytucję zarządzającą interesuje tylko to, żeby ta firma poniosła nakłady, poniosła koszty na etapie inwestycyjnym. Państwo dostajecie od tej firmy fakturę, potwierdzenie poniesienia tych kosztów przez firmę ESCO, to składacie z wnioskiem o płatność i tak naprawdę z perspektywy instytucji zarządzającej tutaj już instytucja zarządzająca nie wchodzi w to, jak dalej ten projekt będzie realizowany, jakie koszty będą poniesione, bo dofinansowaniu podlegają tylko nakłady inwestycyjne. Jedyne, co instytucję zarządzającą interesuje, to w kontekście tej mojej wcześniejszej odpowiedzi, to instytucja zarządzająca musi zobaczyć umowę państwa z firmą ESCO, ale ta umowa, jak mówiłem, nie musi być zawarta na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie, tylko musi być zawarta przed wnioskiem o płatność. To naturalne, bo musicie państwo dostać przecież od firmy ESCO fakturę. Tę umowę z firmą ESCO instytucja zarządzająca musi zobaczyć, w której będzie rozpisane, jak te środki z tego rachunku powierniczego, z tego dofinansowania będą do tej firmy przekazywane. Czy to będzie przekazane raz, zaraz po wypłacie, tego samego dnia na drugi dzień, czy na przykład, tak jak wspominałem, w tych 15 równych częściach podzielone na 15 lat. Także firma ESCO tak naprawdę jest po prostu wykonawcą z punktu widzenia dofinansowania unijnego, jest wykonawcą tak jak w każdym projekcie tradycyjnym, czyli w projekcie nie EPC.
Mamy kolejne pytanie, ale patrząc na agendę, nie wiem, czy nie powinniśmy już następnego bloku zaczynać. W jakim stopniu ESCO ponosi odpowiedzialność za stopień uzyskanej oszczędności energii? W pełni? Jaka jest odpowiedzialność odzyskania? Dobrze, to jeszcze na to pytanie odpowiem, a jeżeli pojawią się następne, to będziemy już musieli odpowiedzieć po prostu w jakimś takim pliku, który my opublikujemy. Kwestia odpowiedzialności, czyli tak zwanego z punktu widzenia umowy PWP podziału ryzyk, no to jest kwestia do negocjacji na etapie umowy. Oczywiście każda tutaj ze stron będzie chciała jak najwięcej ryzyk, żeby jak najwięcej ryzyk przejęła ta druga strona. Także każdy model jest, może nie każdy, ale z Państwa strony jako podmiotu publicznego, no w Państwa interesie jest to, żeby to ryzyko budowy i odpowiedzialności za efekt energetyczny było w jak największej części przeniesione na firmę ESCO. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było ono całkowicie przeniesione, ale to jest kwestia do ustalenia między państwem a firmą ESCO na etapie negocjacji postanowień umowy. Właśnie, dziękuję. Poprosiłbym ewentualnie o zostawienie kontaktu mailowego do osób, na które pytanie nie odpowiedzieliśmy i będziemy już odpowiadać. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania dalszych części kolejnych prezentacji. Dziękuję. Dzień dobry, witamy wszystkich na dzisiejszych szkoleniach w zakresie przygotowywania analizy potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych. Nazywam się Magdalena Wojciechowska i mam przyjemność reprezentować firmę Ingenis. Jesteśmy spółką, która od ponad 15 lat doradza samorządom i podmiotom prywatnym w przygotowywaniu projektów w zakresie dofinansowania z funduszy europejskich oraz w zakresie realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dlatego też cieszymy się, że wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej mogliśmy brać udział w projekcie, który wieńczy pracę w zakresie zarówno funduszy, jak i formuły partnerstwa publiczno-prywatnego i pozwala na przygotowanie szablonu dokumentu, który mamy nadzieję posłuży Państwu w takim celu, by taką formułę projektu hybrydowego realizować sprawnie i skuteczniej, bez znacznego obciążenia. Zapraszam Państwa w takim razie na wysłuchanie szkolenia. Szkolenie będą prowadzili eksperci z naszej strony. Tu ze mną obecnie jest pan Marcin Komosiński, ekspert do spraw ekonomicznych, pan Krzysztof Wojczak, ekspert do spraw funduszy unijnych oraz będą nas również wspierali mecenas Marcin Wawrzyniak, ekspert do spraw prawnych oraz pan Dawid Marusia, ekspert do spraw technicznych. Eksperci będą przeprowadzać poszczególne moduły szkolenia. Obecnie zapraszam na pierwsze szkolenie dotyczące podstawowych elementów analizy potrzeb i wymagań, które będę prowadziła ja łącznie z panem Marcinem. Zapraszamy. Podstawowe elementy analizy potrzeb i wymagań. Jak już zostało to dzisiaj podkreślone i kilkakrotnie wspomniane, analiza potrzeb i wymagań jest zbiorem analiz służących porównaniu efektywności realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i w szczególności porównujemy tą formułę do formuły tradycyjnej. Formuła tradycyjna to jest formuła, którą realizujemy w wykorzystaniu typowo własnych zasobów, czyli zarówno zasobów osobowych, ale przede wszystkim środków finansowych. W celu stwierdzenia, czy powinniśmy realizować to nasze przedsięwzięcie, nasz projekt w innym modelu niż właśnie w modelu czy w formule tradycyjnej, wykonujemy analizy, które na końcu powinny dać nam odpowiedź, czy rzeczywiście formuła
partnerstwa publiczno-prywatnego, czy formuła ESCO, czyli przy udziale partnera prywatnego, inwestora zewnętrznego, jest dla nas optymalną formułą i przyniesie zdecydowanie większe korzyści, niż miałoby to miejsce, gdybyśmy realizowali taki projekt w formule tradycyjnej. Tym samym można również powiedzieć, że API jest równoważnym dokumentem ze studium wykonalności inwestycji. W przypadku analizy potrzeb i wymagań, dokument, który został Państwu udostępniony, on w znacznej mierze nawiązuje do działania 2.1 poprawy efektywności energetycznej w województwie opolskim i znajdują się tam elementy, które wykraczają poza taki standardowy zakres analizy potrzeb i wymagań. Pojawiają się pewne inne elementy, które korespondują z wymaganiami dotyczącymi aplikowania, jak chociażby odniesienie do kryteriów oceny, czy też troszkę inna, bardziej rozszerzona forma analizy technicznej i analizy opcji. Jeżeli spojrzymy na główne zadania analizy potrzeb i wymagań, to przede wszystkim są to następujące zadania, czyli wskazanie celów projektu, pokazujemy sposób osiągnięcia celów oraz wskazujemy na warunki realizacji tych celów. Weryfikujemy wykonalność i trwałość efektów projektu. Wykonalność weryfikujemy zarówno pod kątem technicznym, finansowym i ekonomicznym i musimy również wskazać, że efekty, które zostały osiągnięte w wyniku realizacji projektu, również będą zachowywały swoją trwałość. Tu zwracamy uwagę, że jeżeli chodzi o projekty dofinansowane z funduszy europejskich, to przynajmniej jest 5-letni okres trwałości. W przypadku generalnie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego mówimy o okresie najczęściej co najmniej 10-letnim lub też dłuższym, w zależności od cyklu życia całego projektu. Szacujemy również koszty. Koszty właśnie szacujemy dla całego cyklu życia projektu, tak jak tu padło pytanie, nie tylko nakłady inwestycyjne, ale potem również koszty związane z etapem eksploatacyjnym tego projektu. Dokonujemy podziału zadań i ryzyk między podmiot publiczny, partnera prywatnego. Wyliczamy czas niezbędny do realizacji tego projektu oraz ewentualnie w przypadku, kiedy projekty dotyczą projektów, gdzie istnieje możliwość pobierania opłat od użytkowników, określamy wysokość tych opłat oraz wskazujemy, w jakim okresie one są planowane. Cele analizy potrzeb i wymagań to przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy dany projekt jest wykonalny, biorąc właśnie pod uwagę uwarunkowania, o których wcześniej wspomniałam, czyli techniczne, organizacyjno-prawne, rynkowe i komercyjno-finansowe. Wskazujemy i odpowiadamy sobie na pytania, czy istnieją jakiekolwiek przeszkody w realizacji tego projektu i w jaki sposób ewentualnie można je pokonać. I jeżeli w przypadku, gdyby się udało je pokonać, czy taki sposób jest opłacalny. Czy projekt jest uzasadniony ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia? Ile może kosztować realizacja projektu? Czy projekt jest dostępny finansowo dla podmiotu publicznego lub dla użytkowników? I tu na pewno jest to bardzo istotne zagadnienie, które potem będzie jeszcze szczegółowo omawiane na etapie omawiania analiz finansowych. Czy realizacja projektu będzie efektywna? Jakie będą podstawy proceduralne wyboru partnera prywatnego? Tu też się jeszcze chwilę nad tym zagadnieniem zatrzymamy, jeżeli będziemy mówili już o analizach prawnych i procedurze i metodzie wyboru partnera prywatnego. Jakie należy podjąć działania w celu zapewnienia bankowalności projektu? Oraz czy projekt spełnia wszystkie warunki uzyskania dofinansowania? Jeżeli sobie odpowiemy na te pytania, to możemy przystąpić do dalszych analiz. Tutaj może warto też podkreślić, że z jednym z naszych celów była ta tak zwana bankowalność projektu. Z Państwa strony padło dzisiaj jedno pytanie, tak naprawdę jak bardzo, jakim ryzykiem możemy obarczyć nasz podmiot EPC czy podmiot ESCO? I to jest właśnie znalezienie tej takiej granicy, w ramach której możemy to ryzyko na naszego partnera przenieść, tak by on cały czas chciał z nami realizować ten projekt. Także to bardzo często są dość żmudne negocjacje i w zależności od tak naprawdę indywidualnego charakteru projektu mamy tutaj do czynienia z ustaleniem pewnego podziału zadań i ryzyk i w zależności od tego to nasze ryzyko osiągnięcia oszczędności zostaje danej stronie w takim, a nie innym stosunku przypisane. Jeżeli mówimy o podstawowych elementach API, mamy tutaj wymienione te najważniejsze. Czyli
identyfikacja wnioskodawcy oraz projektu, analiza interesariuszy z analizą instytucjonalną, analiza wykonalności, analiza prawna, techniczna oraz opcji, analiza ryzyka podatkowa, analizy rynkowe, które tutaj też później Państwu jeszcze dodatkowo omówimy, analiza popytu, a następnie analizy ekonomiczno-finansowe, analiza value for money i analiza kryteriów, czyli to jest ta analiza, która wskazuje tak naprawdę, w jaki sposób projekt może zostać projektem hybrydowym, czy wpisuje się w kryteria, czy pojawiają się jakiekolwiek przeszkody, które powinniśmy pokonać, by to dofinansowanie uzyskać. Jeżeli chodzi o samą strukturę dokumentu, jak on wygląda i jakim był zamysł, to mamy tu przedstawiony jeden z elementów analizy prawnej i tak naprawdę chcielibyśmy chwilę zatrzymać się przy samej konstrukcji dokumentu, który dzisiaj Państwu prezentujemy. Mianowicie w dokumencie wskazane są w kolorze, tu akurat na slajdzie wyszedł bladoróżowym, bardziej chyba brązowym, informacje dotyczące zakresu analizy, czyli tam, gdzie się zaczyna dział dotyczący poszczególnych analiz, wskazujemy, jaki powinien być zakres i wskazujemy na cele analizy. I oczywiście odwołujemy też do materiałów, gdzie można te informacje poszerzyć i ewentualnie jeszcze uzyskać dodatkowe dane. Później chcieliśmy też zasygnalizować pewne ważne rzeczy, ponieważ tak jak tu koledzy i pan Krzysztof z ministerstwa podkreślali, APIF jest dokumentem, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. I oprócz tego, że musi spełniać wymagania, które stawiamy dokumentom w celu wykazania optymalnej formuły realizacji, jeżeli myślimy o realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, to przede wszystkim musi również stawiać wymagania, które stawiamy przed studium wykonalności i przed dokumentacją aplikacyjną. W związku z tym w takich szarych polach wskazujemy informacje, zaznaczamy, że to są informacje ważne i one tak naprawdę pokazują albo ewentualnie na informacje, które powinniśmy zawrzeć dodatkowo, rozważyć, albo również na informacje, które gdzieś tam pozwalają nam wpisać się w definicję projektu finansowanego, zwracają również uwagę na kryteria. Ponadto w tej strukturze są też wskazane elementy jasnym kolorem. To są elementy, które wskazują ewentualnie, co należy doszczegółowić albo co należy w danym rozdziale czy podrozdziale zapisać. Jest treść przygotowana dla Państwa, natomiast jeżeli oczywiście ona odbiega od projektu, ponieważ my przyjęliśmy projekt przykładowy, który dotyczy trzech obiektów, dotyczy swoim zakresem zarówno prac termomodernizacyjnych, jak i instalacji OZE, wymiany, modernizacji źródeł ciepła, albo ewentualnie podłączenia do sieci ciepłowniczej, to jeżeli Państwa projekt pewnych elementów nie zawiera lub zawiera inne, to oczywiście też jest wskazanie prośbą o wykreślenie, podkreślenie. Również pojawiają się miejsca, gdzie byśmy chcieli, czy należy uzupełnić dane informacje dotyczące projektu, właśnie typowo już dla Państwa projektu. My już tych informacji nie wypełnialiśmy, natomiast jeżeli będą te informacje wypełnione i miejsca, gdzie są wskazane wyraźnie do wykreślenia zaznaczone, to de facto mamy gotową treść dla danego projektu do wpisania. I tak jak Państwo widzicie, oprócz tej szarych informacji w nawiasie podpowiadających, co należy wykonać w danym punkcie, oczywiście można te informacje w nawiasie usunąć, żeby treść była czytelniejsza. Ponownie pojawia się informacja ważna, czyli tu akurat dotyczy kryterium projektu, wyboru projektu, czyli projekt powinien obejmować kompleksową modernizację obiektów użyteczności. Inne projekty nie będą brane pod uwagę do dofinansowania. W związku z tym prosimy też zwracać na to uwagę. Przechodząc teraz już do samych rozdziałów
analizy. Pokrótce Państwu je przedstawimy, natomiast już szersze informacje i pełniejsze informacje będą przedstawiane w poszczególnych modułach. My teraz robimy takie krótkie wprowadzenie, by pokazać generalnie filozofię dokumentu i jakie punkty poszczególne należy przeanalizować, by ostatecznie uzyskać odpowiedź na możliwość realizacji projektu PPP w formule hybrydowej. Pierwszy punkt to jest identyfikacja wnioskodawcy oraz projektu. Tutaj dokonujemy prezentacji wnioskodawcy. Posługujemy się dwoma pojęciami de facto, czyli wnioskodawca lub podmiot publiczny. Przyjęliśmy założenie, że w ramach tego przykładowego projektu to podmiot publiczny będzie wnioskodawcą. Identyfikacja projektu wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych. To akurat Państwo widzieliście na poprzednim slajdzie. Prosimy o wymienienie, z czego projekt się składa, o podanie całkowitych kosztów inwestycji. Jest to dokładnie wskazane, jakie elementy powinny zostać podane, tylko należy wypełnić kwotowo dane pola. W dalszej kolejności pokazujemy cele projektu. My też wskazaliśmy w APIW-ie pewne cele projektu, które według nas powinny się wpisywać i są one spójne z celami dotyczącymi działania, w ramach których aplikujemy. Jeżeli Państwo jeszcze widzicie konieczność, a ewentualnie uzupełnienie tych informacji, to prosimy o uzupełnienie. Ewentualnie gdyby była potrzebna jakaś korekta, czyli jakiś cel akurat w przypadku Państwa projektu nie byłby tutaj wskazany do pokazania, to też oczywiście można usunąć. I na końcu oczywiście musimy podać mierzalne wskaźniki realizacji projektu. To są produkty, rezultaty, wskaźniki produktów, wskaźniki rezultatów, wskaźniki ekologiczne. Ten punkt typowo wynika z wymagań aplikowania o środki. Jeżeli chodzi o wskaźniki produktu lub rezultatu, muszą być one pokrywające się z wskaźnikami w ramach działania, do którego aplikujemy. One są wskazane. Oczywiście wypełniamy tylko informacje dla tych wskaźników, które nas dotyczą. Pozostałe wskaźniki można wskazać, iż nie dotyczy, i tym samym mamy punkt dotyczący wnioskodawcy oraz projektu i ich identyfikacji wypełniony. Kolejna analiza jest to analiza interesariuszy wraz z analizą instytucjonalną. Analiza interesariuszy to rzeczywiście jest analiza, która jest specyficzną analizą właśnie dla projektów PPP. W ramach tej analizy identyfikujemy kluczowych interesariuszy oraz określamy sposób komunikacji z nimi. Do tej analizy również przejdziemy w kolejnym module. Tu tylko chciałabym zasygnalizować, że ona jest o tyle ważna, że minimalizuje nam ryzyka, które mogą związać się ze sprzeciwem interesariuszy albo ewentualnie zachowaniem sprzecznym z celami projektu. To są podmioty, które wpływają na realizację całego projektu. Do nich na pewno będziemy zaliczali podmiot publiczny, partnera prywatnego, ale bardzo ważnego interesariusza w postaci instytucji finansujących, który ma rzeczywiście istotny wpływ na realizację projektu. To, o czym tu przed chwilą kolega wspomniał, na bankowalność projektu. No i oczywiście pozostałe instytucje, oczywiście to są to również użytkownicy, jak i ewentualnie inne organizacje społeczne. Analizę interesariuszy przybliżymy Państwu bodajże w module kolejnym po przerwie. Analiza instytucjonalna natomiast ma na celu udowodnić, że to podmiot publiczny posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu. Ta analiza instytucjonalna jest właściwa zarówno dla analiz wykonywanych w ramach studiów wykonalności, jak i w ramach projektów PPP, także powinna ona być osobom, które aplikowały, znana. Tu wskazujemy na to, opisujemy sam procedury wdrażania projektu, prezentujemy harmonogram pozyskania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych. Wskazujemy również na harmonogram wyboru wykonawców. Tu akurat będziemy w tym punkcie w przypadku projektów hybrydowych pokazywać harmonogram wyboru partnera prywatnego i będziemy zwracać również uwagę na procedurę właśnie wdrażania przy wykorzystaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.
Oraz to, co już też podkreślaliśmy, należy tu wskazać podmiot odpowiedzialny za zarządzanie projektem w okresie co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji, czyli tym samym, jeżeli wskażemy, jest w przykładowej analizie jest wskazany podmiot publiczny i tym samym wskazując, że jest to wnioskodawca, zachowujemy kryterium, które mówi o tym, iż wszystkie rezultaty projektu powinny być zachowane w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia jego realizacji. Kolejna z analiz jest to analiza wykonalności. Analiza wykonalności służy identyfikacji rozwiązań inwestycyjnych wykonalnych pod każdym względem, pod względem prawnym, ekonomicznym, technicznym, środowiskowym czy instytucjonalnym. Należy wskazać, że jeżeli chodzi o analizę wykonalności w analizie, którą dla Państwa przygotowaliśmy jako wzorcową, są one rozbite po poszczególnych rozdziałach. W analizie prawnej akurat mamy mowę o analizie wykonalności prawnej, w analizie technicznej będziemy wykazywać wykonalność techniczną, a w ekonomicznych pozostałą wykonalność właśnie dotyczącą analiz ekonomicznych i finansowych. Należy wskazać, że jeżeli chodzi o wykonalność prawną projektu, to badamy przede wszystkim stan prawny nieruchomości, analizę koniecznych zgód podmiotów trzecich. I de facto wymieniamy wszystkie dokumenty, które są niezbędne do realizacji takiego przedsięwzięcia. My przyjęliśmy, że nie jest, w przykładowej analizie wskazaliśmy, że nie jest wymagane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, natomiast oczywiście można mieć na uwadze, że jeżeli byśmy realizowali inwestycje, gdzie obiekty byłyby pod ochroną konserwatora, to też takie pozwolenia, decyzje należy wymienić. Jeżeli byłyby potrzebne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach czy umowy na świadczenie usług publicznych, należy również je wskazać. Tu jest jeszcze wymieniony dokument potwierdzający kwalifikowalność podatku VAT. Myślę, że będziemy trochę o tym mówili w dalszej części. Tutaj może warto też nawiązać do jednego z pytań, które nam się przed chwilą pojawiło na czacie. W przypadku kwalifikowalności podatku VAT mamy tutaj kilka czynników wpływających na kwalifikowalność. Pierwsza sprawa to odgórnie narzucony w regulaminie fakt kwalifikowalności lub nie. Jeżeli mamy w regulaminie wprost wskazane, że podatek od towarów i usług jest niekwalifikowalny, no to będzie on niekwalifikowalny, nieważne czy mamy możliwość jego odzyskania, czy też nie, jako wnioskodawca. Drugie zagadnienie to właśnie ta możliwość odzyskania i tutaj może być ona uwarunkowana koniecznością potwierdzenia poprzez dokument chociażby indywidualną interpretację. I w zależności od tak naprawdę województw, od programów też pojawia się inny moment potwierdzający tak naprawdę fakt możliwości kwalifikowania podatku VAT. Także na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie jednym zdaniem. Tak naprawdę w zależności od tego, w jakim działaniu Państwo aplikujecie, te zasady mogą być kompletnie odmienne. Natomiast to przyjęliśmy, Marcinie, w analizie. Przyjęliśmy, że ten dokument powinien być dostarczony najpóźniej na moment rozliczenia pierwszej transzy dofinansowania. Dziękuję. Przechodząc w dalszej kolejności do kolejnych analiz, czyli mamy analizę prawną. Analiza prawna ma na celu porównanie możliwych modeli prawnych realizacji projektu. To oczywiście przede wszystkim mówimy o modelach na podstawie umowy o EPC lub umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wskazanie sposobu przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego oraz określenie, w jakim trybie należy tego wyboru dokonać. Oraz oczywiście na koniec rekomendujemy wybrany model. W ramach analizy prawnej należy wykonać również tak zwany test pomocy publicznej oraz przeprowadzić analizę wpływu na dług publiczny. Jeżeli chodzi o test o pomocy publicznej, w zaprezentowanej Państwu czy przekazanej Państwu analizie potrzeb i wymagań jest on przeprowadzony dla projektów w zakresie termomodernizacji. Również jeżeli występują inne uwarunkowania niż wskazane w przeprowadzonym teście rynku, należy je zweryfikować. Generalnie wniosek z tej analizy jest taki, że w tym projekcie nie występuje pomoc publiczna. Kolejne analizy to analiza techniczna oraz opcji. Analiza techniczna służy przede wszystkim ustaleniu zakresu rzeczowego projektu. W ramach analizy technicznej tak naprawdę również szacujemy wysokość nakładów inwestycyjnych, kosztów utrzymania, weryfikujemy aktualny stan techniczny budynku i wskazujemy niedobory i braki oraz potrzeby inwestycyjne w zakresie inwestycji.
Tutaj tak naprawdę najważniejszym dla nas dokumentem jest audyt energetyczny. Bardzo często pojawią się nam dodatkowe wymagania, gdzie tak naprawdę zakres prac, który będzie dla Państwa kwalifikowany, podstawą do jego wskazania jest właśnie audyt energetyczny. Może się pojawić też taka możliwość, że poza audytem również część prac może być kwalifikowanych do jakiegoś limitu lub przy spełnieniu pewnych warunków, gdzie wpisują się nam w różnego rodzaju cele i uwarunkowania. Natomiast audyt energetyczny i zakres, który macie Państwo w audycie, w tym działaniu, które mieliśmy tutaj jako podstawowe przy tworzeniu APIF, tak naprawdę był dokumentem dla nas kluczowym, to ten dokument wskazywał nam zakres prac. W przypadku analizy opcji, tutaj też bardzo pomocny jest audyt, który chociażby w samej swojej strukturze wskazuje nam możliwości technologiczne i porównuje nam dane rozwiązania. Natomiast poza taką stricte analizą technologiczną, analizujemy również strategicznie możliwości tak naprawdę realizacji tego projektu poprzez chociażby zmianę lokalizacji, czy też budowę nowego obiektu zamiast termomodernizacji już obecnego. Natomiast wynikowo tych analiz technicznej i opcji powinno być tak naprawdę po pierwsze wskazanie naszego finalnego zakresu, nawiązanie też w przypadku tego zakresu do audytu i potwierdzenie, iż elementy, które planujemy, wpisują nam się tak naprawdę w audyt, jak i w warunki konkursu. No i wskazanie, iż wariant, który wybraliśmy, jest wariantem optymalnym, czy to w zakresie analizy wielokryterialnej, czy w ramach analizy DGC, że jest to ten wariant, który powoduje, że mamy najlepszy efekt ekologiczny i równocześnie z punktu widzenia wskaźników chociażby efektywności ekonomiczno-finansowej, no jest to nie tyle wykonalne, co jest to po prostu ten wariant, który powinniśmy, biorąc pod uwagę te wyniki, wybrać, czy jest on dla nas najbardziej korzystny. Kolejną analizą, którą wykonujemy, jest analiza ryzyk. Jest to analiza niezwykle istotna z punktu widzenia właśnie realizacji przedsięwzięcia czy projektu w modelu PPP. Już było wstępnie też wskazane, że podział ryzyk wpływa na dług publiczny. W związku z powyższym analiza ta jest specyficznie traktowana i jest ona dość rozbudowana. My postanowiliśmy przygotować tą analizę w ten sposób, że generalnie cała analiza jest wskazana w postaci załącznika do APIP-u. Natomiast podstawowe i takie najważniejsze czy kluczowe ryzyka wymienione są już w samej treści. Także prosimy Państwa, by zapoznać się również z ryzykami, które były wskazane w załączniku do analizy. W ramach analizy ryzyk przede wszystkim to, co robimy, to wyspecyfikujemy, identyfikujemy ryzyka i jeżeli już mamy zidentyfikowane, to dokonujemy podziału pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego. Zasadą jest to, że przypisujemy dane ryzyko do tego podmiotu, który potrafi lepiej nim zarządzać i potrafi lepiej mitygować jego skutki. Analiza również powinna pozwolić nam ostatecznie na wycenę kluczowych ryzyk w ramach ilościowej analizy walu formalnej. Tak więc reasumując, w ramach analizy ryzyk dokonujemy podziału zadań, podziału ryzyk, a kluczowe ryzyka wskazujemy w APIW-ie. Jednocześnie te kluczowe ryzyka będą potem przepisywane do wniosku o dofinansowanie. Tu już właśnie taka uwaga do aplikowania w ramach funduszy dla województwa opolskiego. Nie musimy przepisywać całej analizy ryzyk, ponieważ tych ryzyk rzeczywiście jest kilkadziesiąt. Wystarczy, jak przepiszemy tylko te, które są wskazane jako kluczowe ryzyko. Kolejna analiza to analiza podatkowa. Analiza podatkowa służy ustaleniu wpływu skutków podatkowych na koszt realizacji projektu. I tutaj przede wszystkim bierzemy pod uwagę dwa podatki, czyli podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy. Weryfikacja, ponownie pojawia się kwestia weryfikacji możliwości kwalifikowalności podatku. Kolejne analizy to analizy rynkowe. Ja może dwa zdania powiem o wstępnych konsultacjach rynkowych i później wskażemy, jak podeszliśmy do analiz ryzyk analiz rynkowych dla naszej przykładowej analizy
Jeżeli chodzi o badania rynkowe, najczęściej przebiegają one w ten sposób, że wykonuje się testy rynkowe lub wstępne, przeprowadza się wstępne konsultacje rynkowe. Mają one na celu zbadanie rynku potencjalnych partnerów i instytucji finansujących. Tak naprawdę analizy rynkowe, czyli badania rynkowe, ewentualnie wstępne konsultacje rynkowe służą ocenie zainteresowania rynku partnerów prywatnych naszym projektem. Również w ramach takich konsultacji często dochodzi do weryfikacji przyjętych założeń, czy one z punktu widzenia partnerów prywatnych są na tyle interesujące, że ostatecznie pojawi nam się oferta. Służą również ustrukturyzowaniu projektu tak, by rzeczywiście był on możliwy do realizacji nie tylko z punktu widzenia podmiotu publicznego, ale również z punktu widzenia partnera prywatnego, ale ostatecznie też jakby koszty realizacji były kosztami optymalnymi. Tutaj, jak Państwo zauważycie, we wzorcowej API zostały również zamieszczone przykładowe projekty z zakresu efektywności energetycznej, które wskazują tak naprawdę na dość duże zapotrzebowanie i dość dużą chęć partnerów prywatnych do uczestnictwa w tego typu projektach. I tutaj może co ważne, mamy tak naprawdę na tej liście projekty zarówno za niecałe 2 miliony, jak i za milionów kilkadziesiąt. Także tutaj tak naprawdę każdy projekt może wpisywać nam się w tą formułę. Natomiast co ważne, warto przeanalizować chociażby najbliższy rynek lokalny i sprawdzić możliwości nawet i lokalnych Państwa partnerów, z którymi zdarzyło już Wam się współpracować, czy nie byliby w stanie do takiego projektu podejść. Jest jak najbardziej dużo firm ogólnopolskich, które są bardzo zainteresowane uczestnictwem w dużych projektach infrastrukturalnych. Natomiast widzimy, że ten rynek lokalny też coraz bardziej się budzi i coraz bardziej jest zainteresowany takimi mniejszymi, troszkę bardziej powiedziałbym innowacyjnymi projektami. Nie tradycyjnie przychodzę, buduję, rozliczam się i odchodzę. I jednak również takimi, które wiążą się z troszkę dłuższą współpracą. Ponadto dokonujemy również analizy popytu, która potem przekłada się nam w części na analizy finansowe i też uzasadnia oczywiście realizację projektu. Analiza popytu ma na celu określenie zakresu projektu w kontekście właśnie przyszłego popytu na świadczone usługi z wykorzystaniem infrastruktury publicznej. Oczywiście, jeżeli to są obiekty użyteczności publicznej, na przykład szkoły, to robimy analizę zapotrzebowania na usługi świadczone właśnie w zakresie edukacji. Analiza służy identyfikacji i ilościowego określenia społecznego zapotrzebowania na realizację inwestycji i kluczowym jest określenie, czy inwestycja nie zakłada uzależnienia wysokości wynagrodzenia partnera prywatnego od popytu na usługi. W przypadku szkół taka sytuacja nie będzie miała miejsca. W związku z tym przede wszystkim badamy popyt na określone usługi. Jednym już z ostatnich naszych bloków analiz są analizy ekonomiczno-finansowe. W przypadku analizy finansowej celem tej analizy jest tak naprawdę ocena opłacalności projektu na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych, gdzie ta opłacalność tutaj powinna być bardziej rozumiana jako trwałość projektu. Następnie badamy również, czy mamy zapewnione środki, które będą wystarczające do sfinansowania projektu zarówno w okresie realizacji, jak i eksploatacji. Czy ewentualnie posiadamy wkład własny na realizację projektu? Jeżeli chcielibyśmy chociażby poza tylko i wyłącznie zakresem dotyczącym zakresu EPC czy ESCO, również dodać tam zakresy realizowane samodzielnie, gdyż zarówno sama analiza, jak i załączniki do niej, chociażby model finansowy, dopuszczają też możliwość tak naprawdę nie tylko stricte projektu hybrydowego, ale też projektu hybrydowego połączonego również z samodzielnym ponoszeniem pewnych wydatków. W przypadku analizy ekonomicznej mówimy tutaj tak naprawdę o badaniu, czy z punktu widzenia całej społeczności nasz projekt jest dalej opłacalny, czy istnieje możliwość osiągnięcia takich korzyści społecznych, by mimo ujemnych przepływów w analizie finansowej i tak naprawdę chociażby braku zwrotu projektu, który jest pożądany społecznie, został on zrealizowany. Szacujemy tutaj korzyści społeczno-ekonomiczne, jakie przyniesie realizacja projektu i zestawiamy je z ewentualnymi kosztami społecznymi.
W przypadku oceny kryteriów będziemy mieli również dla Państwa tutaj oddzielną prezentację, gdzie wskażemy takie przykładowe kryteria, jak mogłoby to wyglądać. Odniesiemy się tam chociażby do tych kryteriów premiujących projekty hybrydowe. Natomiast z samego już punktu projektów hybrydowych też pojawiają nam się różnorakie kryteria, które w zależności chociażby od poziomu zaangażowania danego projektu premiują projekty, które są troszkę bardziej zaangażowane, czyli możemy dostać dodatkowe punkty za już wybranego partnera, za już podpisane chociażby umowy. Natomiast do tego jeszcze wrócimy. Chciałabym tylko tutaj podkreślić to, co już wspominaliśmy, że w ramach całej analizy, w przypadku kiedy wydawało nam się istotne, by zwrócić Państwu uwagę na któreś z kryterium, właśnie w takim polu ważne, w kolorze szarym, jest to kryterium wskazane z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje, które wpisujemy w danym miejscu, ze wskazaniem ewentualnie, w jaki sposób te informacje będą wpływały na ocenę projektu. I ostatnią bardzo ważną analizą jest analiza warioformony. Mówimy tutaj tak naprawdę o dwóch formach tej analizy, czyli jakościowej oraz ilościowej. Zarówno jedna, jak i druga pomaga nam porównać dwa modele realizacji inwestycji, czyli formułę PPP oraz model tradycyjny. No i jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie faktycznie formuła PPP jest bardziej efektywna niż model tradycyjny, jest to swoista rekomendacja do realizacji naszej inwestycji w formule PPP. Tu warto podkreślić to, co już wspominaliśmy Państwu wcześniej, że kluczowym czynnikiem wpływającym na wynik analizy warioformony jest ta możliwość transferu części ryzyk, którymi partner prywatny może lepiej zarządzać. Jeżeli mamy do czynienia z pewnymi ryzykami, które tak naprawdę po stronie partnera mają mniejsze prawdopodobieństwo, iż się wydarzą, wiemy, iż partner posiada już pewne systemy, chociażby jeżeli mówimy o zarządzaniu energią, które pomogą nam utrzymać te wskaźniki, to jest to z punktu widzenia tej analizy bardzo ważne i powiedziałbym wręcz, że kluczowe. Dochodzimy do podsumowania analiz. Podsumowanie zawiera informacje wskazujące na to, czy uwarunkowania techniczne, organizacyjne, prawne, rynkowe i komercyjno-finansowe pozwalają nam na wykonalność tego projektu, potwierdzają możliwość uzyskania dofinansowania, uwiarygodniają również trwałość przedsięwzięcia po zakończeniu etapu inwestycyjnego, określają przewagi formuły PPP nad formułą tradycyjną i na samym końcu rekomendują tryb wyboru partnera prywatnego pod kątem zakresu projektu. Także dziękuję, jeżeli chodzi o pierwszy blok mówiący o podstawowych elementach APIW-u. Te wszystkie informacje, które Państwu przedstawiliśmy w dużym skrócie, będą szczegółowo omawiane w poszczególnych modułach. Także zapraszam na dalszy udział w szkoleniu. Czy pojawiły się pytania? Tak, Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za Państwa aktywność na czacie. Jeśli chodzi o pytania, na które nie otrzymali Państwo jeszcze odpowiedzi, mamy pytanie, czy jest możliwość wnioskowania jedynie na wymianę źródeł ciepła dla budynków, w których termomodernizacja nie została wykonana? Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od działania, w ramach którego Państwo aplikujecie o dofinansowanie. Mówimy tutaj o katalogu pewnych kosztów kwalifikowalnych, mówimy tutaj o zakresie danych działań. Spotkaliśmy się z takimi działaniami, w ramach których kwalifikowalna była tylko i wyłącznie wymiana źródeł ciepła. Natomiast każdorazowo musicie to Państwo po prostu sprawdzić w uszczegółowieniu, w opisie osi, jak i w regulaminie danego konkursu. Dobrze, w takim razie dziękujemy za prezentację i za pytania. Teraz zapraszamy na krótką przerwę. Kolejną część spotkania zaczniemy za 15 minut. Dobrze, ale może zanim Państwo jeszcze rozejdą się na przerwę, to ja pozwolę sobie tak ad hoc dwa słowa jeszcze powiedzieć, właściwie taki komunikat mały Państwu przekazać. Z tej strony Michał Piwowarczyk, jestem zastępcą dyrektora Departamentu PPP i dzisiaj Państwo, jak widzimy, odbywacie szkolenie. Te materiały, o których dzisiaj mówimy,
czyli formularz APIF oraz odpowiednie do niego załączniki, czyli wzór modelu finansowego i matryca ryzyk są opublikowane online. I dla nas, jako no, autorów, współautorów, tutaj razem z zespołem doradców zewnętrznych, oczywiście bardzo cenne jest informacja zwrotna, feedback o tym, jak Państwo oceniacie te materiały z punktu widzenia swoich własnych potrzeb, możliwości, jak praktyki użytkowania. I tutaj nie chodzi mi do końca o sytuację, w której Państwo będziecie już realnie ewentualnie korzystać z tych materiałów, bo tak może w istocie nie nastąpić. Natomiast bylibyśmy zobowiązani, gdybyście Państwo zechcieli po prostu zapoznać się z tymi materiałami i spróbować, nazwijmy to, poćwiczyć albo też w jakiś taki sposób może bardziej praktyczny spojrzeć na te materiały i później podzielić się z nami informacją zwrotną, jak Państwo oceniacie te materiały, czy znaczy z punktu widzenia Waszego one są zbyt rozbudowane, czy są za mało rozbudowane, czy brakuje tam jakichś informacji, czy są czytelne, jasne do wypełnienia. Chodzi nam o taki feedback z punktu widzenia użytkownika tych materiałów. Tu zarówno myślę o formularzu tej analizy potrzeb i wymagań, jak i w szczególności o załączonej do niej wzorze w postaci arkuszy kalkulacyjnych, tak zwanego modelu finansowego, gdzie są po prostu puste przestrzenie, w którym można wpisać pewne dane i zobaczyć, jak ten model liczy, jak działa, czy interpretacja wyników jest łatwa, czy nie jest łatwa i tak dalej, i tak dalej. Chodziłoby nam po prostu o taki feedback z punktu widzenia użytkownika. Jeżeli byście Państwo po tym szkoleniu, w tym nadchodzącym tygodniu znaleźli czas na właśnie spojrzenie w te materiały i taką może praktyczną jakby aplikację, zastosowanie, nawet na bazie, bym powiedział, jakichś próbek, które sobie sami możecie zdefiniować, bylibyśmy zobowiązani za feedback. My oczywiście, tak jak tutaj jest pytanie o prezentację, także i te materiały i linki do nich do Państwa po tym spotkaniu roześlemy, żebyście Państwo mieli już pewność co do otrzymania tych materiałów. Natomiast w przeciągu tygodnia po szkoleniu zwrócilibyśmy się do Państwa także mailowo z prośbą o wypełnienie króciutkiej ankiety, pewnie takiej 2-3 minutowej online, gdzie chcielibyśmy właśnie o ten feedback z Państwa strony zapytać. Gdybyście Państwo właśnie po pierwsze znaleźli czas na zapoznanie się z tymi materiałami, jakąś praktyczną aplikację tych materiałów, a później w kolejnym tygodniu no znowu 2-3 minuty na wypełnienie ankiety online, gdzie moglibyście się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Dla nas to będzie bardzo cenna informacja zwrotna, no bo wiadomo, że my patrzymy na te sprawy troszeczkę inaczej, jako osoby zajmujące się zawodowo tego typu projektami, czyli projektami ESCO, projektami partnerstwa publiczno-prywatnego. My często zajmujemy się różnego typu analizami. Państwo macie, zakładam, troszeczkę inne doświadczenia, a jednak to doświadczenie właśnie Państwa jako potencjalnych użytkowników będzie miało dla nas znaczenie. I gdyby się okazało, że z tych wniosków, z tego nazwijmy to informacji zwrotnej, którą Państwo nam przekażecie, będą wynikały jakieś no, istotne kwestie, które należałoby wziąć pod uwagę, oczywiście postaramy się odpowiedzieć pozytywnie. Także to był taki krótki komunikat, a teraz zapraszam już na przerwę. Dziękuję bardzo.